Cześć, tutaj Polish Tatar i dzisiaj chciałbym do Was się zgłosić z prośbą. Tutaj mamy właśnie petycję dla Szumy Uszny i dużo ludzi w Polsce ma Szumy Uszny. To jest specyficznie dla Anglii. Tutaj idzie do Minister Matt Hancock z UK, ale. Przez to możliwe jest, że oni zdobędą par milionów więcej funtów corocznie, co może oznaczać z tym, że więcej ludzi będzie mogło iść do szpitala, będzie więcej rozwiązań, będzie więcej rozwiązań dla szumy uszne. Jak się patrzymy na dłuższą metę, to może właśnie przez UK, jakiś lekarz, jakiś przedsiębiorca, ktokolwiek wymyśli jakieś lekarstwo, które działa na szumy uszne. Mam szumu uszne już przez <laughs> prawie 15 miesięcy. Jest naprawdę tortura i po prostu odliczam każdy dzień. O, już zaraz będziemy mieli nowy dzień i no niedługo będzie 500 dni z tym. Mam dopiero 22 lata, ale widzimy, że naprawdę jest sporo ludzi, którzy popierają to i też sporo, którzy mają to. I link będzie in the description below. Już mi się nie chce rozmawiać po polsku, bo po prostu myślę po angielsku, jest późno w nocy, chcę iść spać już, ale naprawdę to jest strasznie ważne. No i yy, chciałem powiedzieć, że teraz będę miał więcej wolnego czasu, to będę wstawiać na ten kanał. Już wstawiłem na AVI i na Kubera moje dwa największe kanały dzisiaj. No i też chciałem ostatnio wstawić yy, trzeci filmik jeszcze dzisiaj, zanim pójdę spać na poliś Tatar. Tutaj mieliśmy yy, filmik, który wstawiłem tam, ale tutaj dostaliśmy 45 tysięcy Widzów przez ostatnie 28 dni, trochę słabo z tym z porównaniem co, co, co kiedyś było, no ale się ekscytuję, bo tutaj Polish Tatar ma dopiero 278, ale naprawdę jestem strasznie wdzięczny. No i najwięcej co jeden filmik zdobył, no to jest prawie 600 widzów. I aż cztery komentarze w a tutaj 11 na pierwszym. To się strasznie ekscytuje. Tylko dopiero 6 filmików stawiliśmy, a zanim będziemy mogli reklamę i zarabiać z tego, no to troszkę jeszcze pozostało, będę musiał poreklamować na drugim kanale, żeby tutaj do 1000 i 4000 godziny. 4000 na razie było 33, no to dopiero pewnie w lecie będę mógł zarabiać z tego, ale ten kanał nie jest dla kasy, ten kanał jest bardziej hobbystycznie, tamte dwa, no to może coś tam zarobię, no ale z tamtych dwóch też dużo nie przyjdzie, pewnie 2-3 tysiące, kiedyś się o sporo, no ale trzeba rozkręcić ponownie te kanały. Kiedyś może zrobię właśnie filmik dla polskich youtuberów i pokażę jak się zarabia w dolarach i różnica pomiędzy dolary i złotówkami, wiadomo jak się ma anglojęzyczny kanał się zarobi więcej troszkę. No, bo dla reklamy, no to firmy anglojęzyczne płacą więcej niż polskojęzyczne firmy. Inny rynek po prostu. No ale e, to będzie na, na kiedyś indziej. To życzę Wam miłej nocy, dobranoc i słodkich snów. A, i zapomniałem podziękować za to, że o, pierwszy filmik, właśnie gdzieś ogoliłem na tym kanale. Chciałem podziękować dla tych, którzy może podpiszą. Może będzie dwóch albo trzech ludzi, którzy podpiszą przez to, a naprawdę się ekscytuję codziennie. Jak żyje z tą okropną chorobą, no to sprawdzam i po prostu liczę numery, ilu ludzi to ma. Jest bardzo smutne, ale coraz więcej, coraz więcej ludzi po prostu codziennie to będzie miało, i to dla większości będzie już permanentne. A jak nie będzie, no to może za parę lat z powrotem do nich nawróci, jak u mnie było, że był taki rok. Gdzie nie wiedziałem co się działo, bo przez parę godzin miałem szum, już później znikło, a dopiero ponad rok później, chyba 13 miesięcy albo 14 miesięcy po, nagle pip, i do, do tego, do tej pory zostało.